Cześć, tu Maciek z tej strony, a oto wideo recenzja Hyundai Accenta, bo tak sobie zobaczyłem, że na YouTubie nie ma ani jednej recenzji tego wozu. No to stwierdziłem, że jak mi się udało to kupić dość rzadki wóz, to ja go tu zrecenzuję jako handlarz. Tak, wielkość pojazdu zaczniemy. Auto dość tak nietypowe już klasy, czyli mały sedan, troszeczkę przypominający Lanosa, ale jednak te proporcje są według mnie ładniejsze, bo jest to nie typowy sedan, ale liftback. Tylnia klapa idzie razem z szybą do góry, więc można jakąś sobie lodóweczkę czy coś zawsze zawieść. Coś jeszcze warto dodać, że na pewno w takim samochodzie pomieścimy jakieś bagaże i przy okazji dzieciaki, bo zaraz wam pokażę, to tu jest na tyle. Jest sporo miejsca, jest odsunięte pod moje nogi, ale myślę, że osoba, dziecko, jakaś mniejsza osoba spokojnie tu usiądzie. No i spójrzcie, jeszcze tutaj nawet jest ISOFIX. O, ja to wam tu pokażę. Czyli tu już o wyglądzie zewnętrznym mniej więcej wam powiedziałem. Przede wszystkim też jeszcze warto wspomnieć o silniku, bo silniki tutaj oni stosowali konstrukcję, jak się nie mylę, Mitsubishi. Bo wtedy w Hyundai dobrze współpracował wtedy z tymi markami japońskimi i po prostu używali ich starych rozwiązań, które były naprawdę bardzo dobre. Te silniki się sprawdzały, że tak powiem, i dalej się sprawdzają na innych rynkach niż nasze, na przykład na azjatyckich. Myślę, że jeszcze trafiają do jakichś takich marek nieznanych na naszym podwórku. Co jeszcze warto o nim dodać? No silnik, tak jak powiedziałem, jest dość niezły, żwawy, fajnie się tym jedzie. Wizualnie, jak to gusta, każdy ma swoje. Przód wygląda całkiem spoko. Nie wygląda to na jak samochód, który miałby jakieś bardzo archaiczne przeszłość. Jest to rocznik 2005. Według mnie nie jest brzydszy na przykład od takiej Corsy C. Po prostu jest inny. Ale nie jest taki, jak to mówią, ohydny jak niektóre na przykład samochody z tej listy najbrzydszych samochodów na świecie, jak Multipla. Nagrajmy sobie wnętrze pojazdu. Wersja bardzo bogata jak na takiego Hyundai'a. 4 elektryczne szyby. Dzisiaj nawet sprzedałem Golfa 6. As tylko miał na przodzie elektrykę, a ten ma aż 4 elektryczne szyby. Aż albo nie aż. No ale jak na taki samochód klasy, że tak powiem, budżetowej, jest to fajny wynik. I chyba jest to jedna z najwyższych wersji wyposażenia tego auta. Tutaj sobie boczek widzicie. Jest ładnie, czysto. Mamy też elektryczne lusterka. Spójrzcie, no plastiki jakie są, takie są. Każdy widzi, dlaczego ten samochód musi być tańszy od marek premium, bo są one twarde. Styl taki ala, można powiedzieć, że Lanos. Chociaż według mnie jest to lepiej spasowane. Lanos tutaj, zwłaszcza w tej konsoli środkowej, strasznie mocno trzeszczał. I nie był taki, że tak powiem, dobrze spasowany w niektórych miejscach, bo nawet jak zakładaliście nowe spinki, i tak to trzeszczało. Kolorystyka, szarości. No w tych czasach Japończycy, Koreańczycy stosowali takie bardziej właśnie, jak tutaj sobie widzicie, kolory tapicerek, troszeczkę weselsze, bo już Niemcy kładli wszystko na czarno, a Japonia, Korea, że tak powiem, chciała te pojazdy robić troszeczkę, że tak powiem, weselsze w środku. Licznik standard, nic tu ciekawego nie ma, ładnie są wkomponowane tutaj temperatura płynu oraz tak samo wskaźnik poziomu paliwa. Macie nawet tutaj narysowany dystrybutor i pokazaną strzałkę, że macie wlew z lewej. A jak wspominałem, że jest to taki, że tak powiem, wytwór koreański, ale z zaciągłościami z Japonii. Macie otwieranie klapy, jak i wlewu paliwa pod ręką, jak to też mieliście w Lanosach, Matizach, w starych Mazdach i takich tam innych autach. Proszę bardzo, tu taki pojemny schoweczek, nietypowe otwieranie. Powiem wam, że chyba się jeszcze nie spotkałem, żeby taki schowek był otwierany w ten sposób, w tym miejscu, no bo inne schowki to tak, tutaj przekręcony, możemy sobie spokojnie duży portfel zmieścić lub jakieś inne pierdółki. Tu włącznik tylnej wycieraczki razem ze spryskiwaczem, bo jak wspominałem, jest to liftback fajny. Proszę bardzo, wersja premium, bo kierownica na skórze, oczywiście też w kolorze, że tak powiem, wnętrza. Jakby była czarna, to pewnie by nawet tego nie było widać, ale po iluś tam latach, 15, przepraszam, 18 latach, no delikatnie się zużyła. Gałka zmiany biegów też skórzana. No i przechodzimy sobie do środka. To fajnie to rozwiązali. Dwa duże miejsca na kubek. Spokojnie wrzucimy kubek mniejszy, kubek większy. Jest podstawka.
To jest ładnie rozwiązane. Jedna, druga. Czasami macie auto klasy premium BMW i nie ma wcale miejsca na kubeczek. Tu też duży schowek. Fajnie schowana. Popielniczka, nie szpeci. Normalne pokrętła od regulacji. Nawiewu nic szczególnego. Przycisk od klimatyzacji. Radyjko też fajnie pasuje do tych czarnych plastików. Nie jest jakiejś tam najnowszej generacji, ale nie szpeci. No i mamy też poduszki na przodzie i poduszki w fotelach. Proszę bardzo, SRS Airbag. Tutaj fajny jest jakiś schoweczek, jak niektórzy mają dzieci, mogą tu butelkę z mlekiem albo nawet z większym napojem wstawić. Fajnie to jest rozwiązane. No i spójrzcie się przy okazji, jaki ten samochód jest czysty, sufity, wszystko, nic nie wisi. Ja go nie prałem, a naprawdę jest zadbany i widać, że ma tylko 137 tysięcy. Pokażę Wam wielkość schowka. Proszę bardzo, jest dość duży. Spokojnie połóweczka tutaj wejdzie, jakby ktoś chciał takie rzeczy przewozić. No i spójrzmy sobie na książkę serwisową. Przygotowałem ją Wam tutaj. Proszę bardzo. Zaczniemy sobie od wpisów. Wpisów jest kilka w Hyundaiu, ale jest też ostatni na wymianę oleju. Proszę bardzo. Zaczniemy. Tu są, widzicie, podstawowe. Dalej następne. W 14 roku, czyli jak miał chyba. Jest z 5 czy z 6. 8 lat, miał tylko 92 tysiące i od razu macie tutaj jeszcze stan rimen, czyli pasek rozrządu, a ta zawieszka była pod maską, ktoś wymieniał w nim olej dosyć niedawno, jeżeli chodzi o kilometry, czasowo jest troszeczkę dalej, bo przy 131 jeszcze nawet auto nie zdążyło dojechać do tego, że tak powiem, interwału wymiany. Książki to mamy na tyle. No i cóż, według mnie jeździ się tym wozem dość przyjemnie, dynamika jest dobra. Tu jest chyba około 75 czy 8 koni, więc zbiera się to przyjemnie, bo auto waży około tylko 1000. Plastiki wiadomo, jak to w autach z Korei i z tych czasów, i z aut na pewno nie premium, tylko budżetowych są, słyszycie, trzeszczące, ale taki urok jest ich. Ale jest to dobrze spasowane, nie jedziecie i nie tłucze, nie skrzypi, nie wkurza ucha. Więc jestem w stanie to zaakceptować. Przestrzeń, spójrzcie, jak jakieś samochody stare były robione inaczej. Teraz już byście tu coś opierali. Jak ktoś jest wysoki, w tym aucie się bez problemu usadowi, bo będzie mógł sobie nogę zrobić tak, owetrzeć i nie będzie mu to przeszkadzało. Bo te deski, jak widzicie, kiedyś były krótsze. Teraz deska jest tak bardzo wysunięta do przodu i wszystko jest zabudowane. Pozycja, fotel regulowany w trzech miejscach. Proszę, bok i tu macie jeszcze takie o dwa przekrętełka. Możecie go sobie ustawić jak chcecie. Pozycja bardzo fajna, jak w budżetowym aucie. Od razu też widzicie boczek, igła stan, bo tak naprawdę nie powinien być zużyty przy tym przebiegu. No i cóż, chyba w wnętrzu to tyle. Zapraszam Was do polajkowania tego filmu, zostawienia subskrypcji, odwiedzenia mojej strony z ogłoszeniami mafkarotomoto.pl oraz Instagrama mafkarauta. No i pamiętajcie, u mnie każde auto jest opłacone. Możecie je kupić sobie z gwarancją do roku czasu. A jeżeli nie macie jak go dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach dowożę na lawecie lub też mogę ewentualnie zarejestrować. Pozdrawiam, cześć!